Siemanko widzowie, witam was w kolejnym materiale z serii Od Zera do Milionera. Jeszcze na wstępie chciałbym zaprosić was do subskrypcji tego kanału, bo bardzo wielu widzów ogląda, a nie subskrybuje, także zachęcam serdecznie do subskrypcji. Zapraszam jeszcze na dzisiejszego live'ika, który odbędzie się około godziny 18. I przechodząc już do treści odcinka, stwierdziłem, że warto będzie trochę pograć te Squad Battles, bo całe Food Champions rozegrałem w piątek, nie miałem nic do roboty. Troszeczkę pograłem w BM Elite 2. Nagrody nie były jakieś potężne, ale zawsze jakieś 50 parę tysięcy do budżetu wpadnie. No i przy okazji w niedzielę dostałem od jednego z widzów wiadomość na Instagramie, w którym zachęcał mnie on do podjęcia wyzwania, można tak powiedzieć, żeby wbić top 200 Squad Battles. No szczerze, nie wiem czy dam radę, bo na poziomie Ultimate jest naprawdę ciężko to rozegrać, przynajmniej dla mnie, a ja nie jestem jakimś wybitnym czy tam zajebistym graczem. No ale jeżeli chcielibyście, żebym podjął się takiego wyzwania i spróbował to wbić, to piszcie oczywiście w komentarzach. Tylko nie wiem, jakbym miał to może wam pokazywać, jak mi idzie, czy nie wiem, jakieś codzienne story wrzucać na Instagrama, bo tak naprawdę z tego Squad Battles to wystarczy raz przegrać mecz albo stracić kilka razy bramkę w meczu, no i top 100 już nie będzie, także naprawdę jest to potężne wyzwanie. Ale przechodząc już dalej, odchodząc trochę od tematu Squad Battles, poodbierałem sobie te wszystkie zaległe paczki za jakieś zadania, za jakieś wyzwania, czy zrobiłem tam jakieś po prostu SBC z tego niewymiennego szrotu, co miałem w klubie. Bo wiadomo, ten niewymienny szrot, nisko oceniony, przydałoby się wymienić, może akurat wpadnie jakaś wysoko oceniona karta, która się przyda. No i w pierwszej paczce znalazłem Adame Traore, no gdyby to był początek FIFA albo chociaż pierwszy tydzień, to na pewno cieszyłbym się bardziej. No ale te paczki, wiadomo, nie były jakieś potężne. No były to głównie paczki jakieś za 7,5 tysiąca, czy z jakimiś jednym, czy dwoma zawodnikami, więc nie było co się tutaj spodziewać. No ale jakiś jeden inform wpadł, także na przepalenie może będzie jak znalazł. Ale jak już miałem trochę tego szrotu niewymiennego, to przepaliłem sobie. Stwierdziłem, że przepalę kilka kart na paczkę z informem. No robiłem to już kilka razy na live'ie. Najlepszą kartą był gulasz i inform oceniany na 96. No ale wiadomo. Przyda się w późniejszej fazie gry, na pewno się przyda, jestem o tym przekonany. No i co, mamy paczkę z informem, niestety, ale bez walkoutu. No ale nie było co liczyć tutaj na jakiś potężny traf, więc po prostu wam to pokażę, że zrobiłem i że się nie opłaca, nie polecam robić tego w domu. Ale przechodząc już powoli do merytorycznej treści inwestycyjnej, to kupiłem sobie naprawdę dużo kart tego Vietto, jak tutaj widzicie, gdyż po prostu zmienił klub, jest przetransferowany i tej karty już nie będzie na rynku, a że jest to Argentyna, Liga Portugalska, to może podejść do góry ładnie, naprawdę ładnie. Tutaj widzicie jeszcze kilka innych kart, które sobie zakupiłem, no żeby po prostu poleżały na liście, żeby je przetrzymać, no i żeby wzrosły, bo te karty też, wiadomo, zmieniły klub. Wiem, że Vietto już otrzymał nową kartę z nowego klubu i jego już nie ma w paczkach, ale co do reszty kart, to naprawdę nie wiem, kiedy EA usunie je z paczek. No i trochę zapełniłem sobie listę tymi kartami, żeby po prostu trochę poleżały. No i żeby na nich zarobić, ale przechodząc już do tych potężnych zakupów, mamy taki oto składzik. No nie jest to podstawowa jedenastka, bo zbieram na informa Valverde i na informa Wernera. Tak w sumie to nie zbieram, tylko czekam, aż po prostu spadną sceny na Black Friday, bo te karty spadną naprawdę porządnie, jeżeli wyjdzie ta drużyna The Best of Team of the Week. No i w grze wygląda to oczywiście tak, za Keitę wchodzi Anderson Talisca, ten buntownik. Jest to naprawdę potężna karta, uwielbiam nim grać. No ale przechodząc już do treści zarobkowych, to jak widzicie na załączonym obrazku, kupiłem te karty, naprawdę, myślę, że na promocji, posnajpiłem sobie troszeczkę, Van Dijk kupiony za niecałe 300 tysięcy, no wiadomo, czymś trzeba zagrać, a już nie chciałem grać tym składem zaledwo 50 tysięcy monet, więc stwierdziłem, że zrobię zakupy w poniedziałek od razu o drugiej w nocy, o pierwszej w nocy w sumie po nagrodach, ludzie otwierali paczki, to ja sobie troszeczkę posnajpiłem te karty, mogą jak wiemy spaść, ale myślę, że te karty odbiją, no bo ludzie też czymś muszą grać, także ewentualne zyski albo straty w postaci 10k nie powinny nas boleć. No i tego Aubameyanga sprzedam, myślę, że w sobotę, może jego cena wtedy, no wtedy nie może, wtedy jego cena na pewno spadnie, no ale będę wolał polować na Wernera Informa, który mam nadzieję, że znajdzie się w tej drużynie The Best of Team of the Week, którą mam nadzieję też, że jej wypuści, jak wypuszczało co roku, a wtedy, jak wiemy, te karty bardzo bardzo dużo traciły na cenie. W tym odcinku to by było na tyle. Zachęcam was jeszcze raz do subskrypcji, do zostawienia łapeczki w górę, do komentowania. No i zapraszam was jeszcze raz na dzisiejszy live'ik o godzinie 18. Na razie.